No, cześć, dzień dobry, witam się dzisiaj z Wami w Bookshelfturze, a tak w zasadzie w Stosikturze, no bo jak widać szelfów to ja nie mam. Dlatego też, że zatrzymałam się tutaj na krótki okres czasu i doszłam do wniosku, że nie będę inwestować w regały. A poza tym też nie spodziewałam się, że aż tyle tych książek tutaj będzie i że aż tyle ich nazbieram, ale z drugiej strony wiecie co, dla mnie ja jestem troszkę taki impulsive shopper. Niestety i dla mnie tak, gorszy dzień, ładna oprawa i dobra cena książki równa się zakup niepotrzebnych książek, których prawdopodobnie nigdy nie przeczytam i dlatego też nie polecam. Z drugiej strony tutaj książki są dosyć tanie, więc robię swego rodzaju zapasy, no bo wiecie, dorwać książki w oryginale w dobrej cenie to w Polsce może być wyzwaniem, dlatego korzystam z okazji, ale wszystko Wam tutaj pokażę, zaraz wyjaśnię, uwierzcie lub nie, to te stosiki mają swój klucz, one są poukładane w taki, a nie inny sposób, nie bez powodu. Mniej lub więcej chaotyczny jest ten klucz, wiadomo, królowa chaosu, ale ten klucz jest i zaraz Wam wszystko opowiem. Generalnie to jest, wiecie, bardzo stabilna konstrukcja, trust me. W każdym razie tutaj są książki przeczytane właśnie. W 2021 roku i dobiłam swojego celu, bo dosięgnęły pstryczka od światła. Jej! Z czego bardzo się cieszę i tego też jest więcej, bo niektóre mam w Polsce, część też słuchałam w audiobooku. I one od samego początku były odwrócone właśnie jakby grzbietem do ściany. Resztę odwróciłam niedawno na potrzeby zdjęcia, ale tego odwracania byłoby dużo, żeby ich odwrócić z powrotem, więc tak to zostawiłam. Poza tym no ładnie to wygląda jakoś tak estetycznie. Okej, dobra, już nie będę paplać bez sensu, tylko pokażę Wam książki. Okej, więc ja teraz zacznę je odwracać grzbietami w Waszą stronę, żebyście mogli zobaczyć, a Wy już mi tak, żeby nic się nie wypierdziło. Tutaj był ten duży stosik, to był stosik przeczytanych książek i teraz on jest tutaj i tutaj. Tutaj mamy książki, które mają ładne okładki i twarde oprawy, żeby to wszystko ładnie stało w jednym słupku, no bo wiadomo, na miękkich to się tak nie trzyma. Tutaj są książki, które kupuję ostatnimi czasy najczęściej i po prostu już nie mam ich gdzie wkładać, więc tutaj je trzymam. Tutaj są książki niewyjściowe, które jako tako nie nadają się, żeby być na wierzchu, albo po prostu nie mam ochoty ich czytać. Tutaj są książki, z którymi się cały czas jakby biję z myślami, że chciałabym je przeczytać, ale koniec końców nigdy nie mogę. Tutaj mam swojego Kindla. Tutaj odsunę ten stosik, żeby Wam pokazać. Tutaj jest taka kategoria dziecięca, literatura młodzieżowa, a tutaj na górze trzymam książki, które obecnie czytam, czyli mój currently reading. Hello guys, hello people! A teraz przenieśmy się jeszcze na szafę, bo na szafie też mam książki i te wszystkie książki ja przywiozłam z poprzedniego mieszkania i chciałam je przeczytać. Guess what? Przeczytałam 4. Ja będę Wam opowiadać teraz o tych książkach tutaj, czyli przeczytanych w 2021 roku. Zrobię to w miarę szybko, bo mamy trochę do przejścia, ale będę je ściągać po kolei, no bo chciałabym Wam też pokazać okładki, bo niektóre są przepiękne. Nicholas Sparks, powrót... O, co to? Nie do końca, był to mój pierwszy i raczej ostatni Sparks. Gdzie śpiewają raki, książka, którą uwielbiam za opisy przyrody. Wspaniały język, Dilly Owens, polecam. Sweet Bitter, moje rozczarowanie. Gambit Królowej już znany wszystkim, myślę, że nie muszę o niej więcej mówić. Jedyne co powiem, to uważam, że serial jest lepszy od książki. The Poppy War, czyli Wojna Makowa. No niestety, ja raczej nie planuję kontynuować tej serii, troszkę się umęczyłam. I słuchajcie, zaczynam się przekonywać jednak, że faktycznie azjatyckie klimaty to nie jest moja rzecz. Pod kluczem Ruth Ware, bardzo wartka akcja, dużo się dzieje, więc jeżeli jesteście osobami, które to w thrillerach lubią, to jak najbardziej tutaj to znajdziecie, ale uważajcie na zakończenie, bo totalna klapa! Mroczna materia Blake'a Croucha, z
Sarah J. Maas i Dwór Cierni i Róż to jest książka, która dostarczyła mi wiele rozrywki i myślę, że sięgnęłam po nią w dobrym momencie swojego życia. No wiecie, to nie jest górnolotna literatura, to jest literatura, która ma nam dostarczyć rozrywki. Mi ją dała, więc no czego chcieć więcej. Filip Zawada, czyli Rozdeptałem czarnego kota przez przypadek. Odkrycie tego roku, wspaniała rzecz, to jest dosyć ekscentryczna literatura, bo tutaj widzicie, są takie urweczki, ale znaczniki mówią same za siebie, to takie słodziutkie pandziunie. Wow, wow, czytajcie, bo wspaniała. Nasz ostatni dzień Adama Sinwery, czyli Młodzieżówka, moim zdaniem, nie moim zdaniem, po prostu najlepsza młodzieżówka, którą ja kiedykolwiek przeczytałam, a doprowadziła mnie do łez. Myślę, że bardzo ważna i cieszę się, że takie książki dla młodzieży powstają. Tutaj mamy ponownie młodzieżówkę, chociaż chyba troszkę dla starszych. Gołąb i Wąż, również od wydawnictwa Winidia. Ale tutaj już jest zupełnie inna kategoria, to jest książka rozrywkowa. Mamy tutaj taki, wiecie, instant love, nie do końca instant love, enemy to lovers. No ale kurde, Charlie, wiecie, ja to lubię, polecam. Tutaj mamy sekcję pauzową. To muszę ściągnąć, bo zaraz spadnie. O Jezu. Czyli trzy książki Teresy Bochman, moje odkrycie tegoroczne. Uwielbiam tę autorkę. Zdecydowanie ta druga jest numerem jeden. Tutaj mamy Utonęła i O zmierzchu. Tutaj mamy twórczość Edwarda Luisa, one mówią o chłopaku, który jest homoseksualny i musi się z tym ukrywać. Tutaj on pada ofiarą gwałtu i ta książka po prostu przedstawia, przez co takie osoby muszą przejść, z czym muszą się zmagać, jak bardzo im się nie wierzy. Mi osobiście łamie się powoli głos, ja nie chcę się tutaj rozpłakać, ale ta książka mną absolutnie tak wstrząsnęła, że ona będzie w topce 2021 roku i ja Was błagam, przeczytajcie to. Tutaj mamy Dorosłych Marii Aubert, czyli pierwsza książka pauzy, którą ja przeczytałam i myślę, że na start z tym wydawnictwem to będzie jak najbardziej dobry strzał. Legenda o samobójstwie, książka niezwykle ciężka, mglista, błotnista, brudna, taka, że jak się czyta, to ma się ogromny ciężar na barkach. To jest o relacji ojca z synem. I mamy tutaj tylko dwójkę tych bohaterów, tutaj nikogo więcej nie ma, więcej się jakby nie dzieje, a jednocześnie dzieje się dużo. No ja z czasem zaczynam tę książkę doceniać coraz bardziej, no i plot twist w środku fabuły po prostu wyrwał mnie z butów. Ja nie mogłam dojść do siebie kilka dni po przeczytaniu tej książki. W ogóle wydawnictwo Pauza robi takie książki, cieszę się bardzo, że jest na naszym polskim rynku wydawniczym. Ostatnie stadium opowiada o 40-letniej pani doktor, która ma swoje problemy, jakby boryka się troszeczkę też z depresją. Bardzo ciekawa, przeczytajcie, naprawdę polecam. Teraz mamy moją literacką miłość, czyli oczywiście Jakub Małecki. Ja mam w domu jeszcze RD i Nikt nie idzie. Tutaj mamy Horyzont, Święto Ognia, Dygot i Ślady. Moim zdaniem Dygot i Horyzont z tego stosiku są najlepsze. Ta doprowadziła mnie do łez, autentycznie popłakałam się pod koniec. Z początku jej nie czułam, ale im dalej ją czytałam, tym bardziej się w niej zakochiwałam. Wspaniała książka. Święto Ognia czytałam niedawno, więc też nie będę Wam za dużo mówić. No taka, okej, było. Dygot, o niej też mówiłam ostatnio we vlogu. Wspaniała, naprawdę niebywała. I Ślady, czyli zbiór opowiadań, które były całkiem w porządku, aczkolwiek mi tutaj czegoś zabrakło. Reportaż, czyli 27 śmierci Tobiego Obeda, Joanny Gierak-Onoszko. Ten temat wraca jak bumerang, dlatego ja uważam, że naprawdę warto się z nim zapoznać, chociaż książka jest trudna i bolesna. Ja w pewnym momencie musiałam przestać czytać. Migracje, czyli książkę, którą przeczytałam niedawno i ponownie moja książkowa intuicja mnie zawiodła totalnie, bo myślałam, że to pokocham. No i mamy tutaj Malibu Rising, no prawie że piątkowa pozycja. Książka bardzo mi się podobała, tutaj mamy też losy rodzeństwa. Główną bohaterką jest Nina, która stara się tą całą rodzinę trzymać w ryzach. Niesamowite. Ja tak bardzo się utożsamiłam z tą główną bohaterką, że ja już jak zaczynam mówić o tej książce, to tak zaczynam odpływać. Naprawdę świetna. Czekam, aż będzie wydana w Polsce. Mam nadzieję, że jak najszybciej, żebyście też mogli przeczytać. Kim Gordon, dziewczyna z zespołu. Jest reportaż wydawnictwa Czarnego z tej serii amerykańskiej. Okej,
ale już o niej zapomniałam. Tutaj mamy moje rozczarowanie ogromne tegoroczne, ponownie wydawnictwo Czarne, też ta seria amerykańska, David Reed's Respect, Życie Arety Franklin, czyli, czyli biografia tej piosenkarki. Rozczarowała mnie sama książka, ale rozczarowała mnie również postać Arety, którą ja kochałam ogromnie. Co prawda do tej pory kocham jej muzykę, ale jeśli chodzi o to, kim była, to niestety jakoś nie mogę już myśleć o niej w tak ciepły sposób jak wcześniej. Kolejna książka to Niegrzeczne Jacka Hołuba, bardzo już znany reportaż i bardzo się z tego cieszę, reportaż ponownie z wydawnictwa Czarnego. Historię dzieci z ADHD, autyzmem i zespołem Aspergera. Bardzo ważna pozycja, którą każdy powinien przeczytać. Ta książka to Wyborny trup. Moje rozczarowanie. Podejrzewam, że to moje oczekiwania ją zabiły w pewien sposób i nie dostałam tego, co oczekiwałam. Tutaj mamy Dziwne losy Jane Eyre, Charlotte Bronte. To był jeden z klasyków, z niewielu klasyków, który mi się podobał i myślę, że na start to będzie właśnie najlepszy klasyk, jaki będziecie mogli wybrać, bo on jest mało klasyczny, o ironio. Jest gruby, ale nie przerażajcie się tym, bo to naprawdę bardzo szybko się czyta. Ja osobiście polecam to wydanie właśnie z MG w tej oprawie zintegrowanej. No, czytajcie, spoko. To jest książka życiowa Alex, guziaki. Kolejną książką jest Ewangelia według węgorza. Przepięknie wydana książka, która jest równie piękna w środku. Niech was, proszę, nie zwiedzie ten tytuł, bo tutaj mamy Patryka Svenssona, czyli autora, który opowiada z ogromną fascynacją i miłością o tej rybie, która do tej pory zostaje ogromną tajemnicą i nie do końca wiemy, jak wygląda jej podróż od początku do końca. Mamy tutaj też motyw relacji ojca z synem i ja bardzo żałuję, że Patryk Svensson napisał tylko tę książkę, bo jego styl jest wspaniały i chciałabym więcej. Naprawdę przeczytajcie. Tutaj jest dużo takich faktów o węgorzach, ale jednocześnie to jest owiane takim mistycyzmem, że ojejku, aż bym zrobiła rewit. Wspaniała. Kolejna książka to jest Labirynt Fauna. Bardzo ciekawa, jakoś mnie bardzo nie urzekła, ale jest przepięknie wydana. Ona pod obwolutą wygląda tak samo, ma też w środku prześliczne ilustracje. Cud Miód Malina, czyli książka na odstresowanie i na ten jesienny czas myślę, że będzie idealna. Wiecie, wiedźmy, te klimaty, ja lubię wiedźmy. Ja myślę, że ja jestem też wiedźmą troszkę. Wierzyliśmy jak nikt, Rebeki Makai, książka, która była moim niestety rozczarowaniem, ja ją czytałam w lutym. Dostałam zupełnie coś innego niż się spodziewałam i niestety... No niestety się rozczarowałam, a tak bardzo chciałam ją pokochać. Mroki Jarosława Borszewicza. Czy ja muszę coś mówić? Niesamowite, to jest takie niebywałe. Tutaj nie ma fabuły. Tutaj są takie opisane jakby doświadczenia i przemyślenia autora. W sumie głównego bohatera, taki troszeczkę strumień świadomości. Nietuzinkowa rzecz. Tego nie da się wsadzić autentycznie w żadne ramy literatury. Jedyna jaka rama tutaj wchodzi w grę to fantastik, naprawdę wspaniałe. Ja bym tak chciała, żeby każdy z was to przeczytał, ale z drugiej strony wiem, że nie do każdego też ta książka trafi. Tutaj mamy 4 tomy serii Niefortunnych Zdarzeń, którą zaczęłam czytać i chciałabym ją skończyć jeszcze w tym roku, więc Łyszmilak jak na razie jest ok. Grzegorz Uzdański Zaraz Będzie Po Wszystkim. Uwielbiam. Jeśli szukacie czegoś, co was tak poruszy, to będzie idealne. Naprawdę ja będę walczyć, żebyście ją czytali. Tutaj mamy Myszy i Ludzie Steinbecka. No, okej. Okay. A tutaj mamy Perłę, również Steinbecka i ta już podobała mi się znacznie bardziej. Ostatnio mówiłam o niej we vlogu. Dzieci z Bullerbyn to jest moja ukochana książka z dzieciństwa, jedna z moich ukochanych lektur. I kiedy ja ją ostatnio czytałam, bo robiłam reread, to bolało mnie aż policzki, bo ja się tak uśmiechałam w trakcie czytania tej książki. To jest jak ciepły kocyk. The Ghost Bride, książka, którą przeczytałam niedawno, totalne rozczarowanie, już byłam bardzo sfrustrowana lekturą i byłam gotowa zrobić DNF, ale tylko dlatego, że sobie postanowiłam, że ją przeczytałam tej jesieni, to się męczyłam do końca. No ja niestety nie polecam. Kiedy byliśmy sierotami, Kazuo Ishiguro, książka, chociaż mimo tego, że mam parę znaczników, to usnęłam w trakcie czytania i ja jej po prostu chyba nie zrozumiałam, więc to wynika raczej z mojej winy.
Pieśń Koguta, wspaniała rzecz, niezwykle pozytywna, która przypomni Wam o tym, że naprawdę warto cieszyć się z małych rzeczy i gdy słońce wstaje, to jest taki cud i jest super przyjemnie. Kolejny ciepły kocyk na jesienne dni, jeśli chcecie, jeśli czujecie się troszeczkę gorzej, no to przeczytajcie. Ja wiem, że Pedro, czyli właśnie ten tytułowy kogut Was pocieszy. Moja miłość kolejna, czyli Saga Wiedźmińska, ostatnie życzenie tutaj mamy. Moim zdaniem, jak do tej pory, chyba najlepsza część z tej całej sagi. Uwielbiam. One płoną jaśniej. Książka niezwykle trudna. Nie jest to 5 gwiazdek, mimo tego, że mnie poruszyła, to nie jest to 5 gwiazdek, ale na pewno warta przeczytania. Waki, książka, która niestety okazała się być moim rozczarowaniem, ale ma przepiękną okładkę. Wojciech Chmielarz, kolejne rozczarowanie, bo ja bardzo lubię książki pana Chmielarza. Tutaj niestety dałam 2 gwiazdki. Śmierć pani Westaway, czyli książka, którą niedawno przeczytałam, Ruth Ware. Świetny thriller, on jest taki bardzo powolny, tajemniczy, ma świetny klimat, nie do podrobienia, taki nadmorski, wspaniały. Ja Wam gorąco polecam, jeżeli nie szukacie w thrillerach, wiecie, takiej wartkiej akcji właśnie, to Was nie zawiedzie. Ja się świetnie przy tym bawiłam. Dziennik Bridget Jones, niestety troszkę się rozczarowałam. I tutaj ponownie Wiedźmin, Miecz Przeznaczenia. No ale wiecie, ja Wiedźmina polecam, po prostu trąbię o tym, więc chyba nie będę już nic więcej o nim mówić, wystarczy jak na razie. Okej, więc to były książki przeczytane, teraz idziemy do książek tutaj pozostałych, które mam i teraz powinno już pójść znacznie szybciej. Oscar Wilde, portret Doriana Graya, za dużo koło siebie, ja mam z tym ogromny problem. Zaczęłam w zeszłym roku, ale niestety nie skończyłam. Tutaj mamy Frankensteina, którego chciałabym przeczytać tej jesieni. 13 opowieść, którą zaczęłam czytać w zeszłym roku, ale no, dziś przerwałam w połowie, dlatego że nie mogłam się skupić. Ja miałam wtedy jakiś dziwny czas i generalnie miałam problem z czytaniem, ale na pewno do niej wrócę w tym roku. Yours Cheerfully. Książka, którą kupiłam, bo była po prostu prześlicznie wydana. Ma przepiękne brzegi, ma nawet tutaj chyba autograf autorki. Ale o czym ona jest? Nie mam pojęcia. Ponownie Impulsive Shopping. A tutaj mamy Sally Rooney, czyli Beautiful World, Where Are You? I to jest najnowsza premiera tej autorki. Ja przeczytałam Normalnych Ludzi i przepadłam. A te dorwałam na przecenie half price z 16 na 8 funtów, więc jak przechodziłam koło księgarni i zobaczyłam tę cenę, to było takie wrrt, od razu ją zgarnęłam i pobiegłam do kasy. Tutaj mamy książki, które ponownie mają przepiękne oprawy, to może Wam je pokażę. Tutaj mamy The Foundling, a tutaj The Familiar z tej samej autorki, przepięknie wydane. Pod obwolutą coś jest, nie pamiętam. Tak, jo. Nie wiem, o czym one są, czy będę je czytać, nie wiem. Instytut Kinga, który chciałabym przeczytać, ale zaczynam się zastanawiać, czy to jednak będzie dobra książka na start. Tutaj mamy książkę, którą kupiłam i jest przepiękna i dlatego ją kupiłam i była w dobrej cenie. Jejku, ja kupuję tyle książek po prostu bez sensu. Ja nie wiem, czy ja to przeczytam, ale jest ładnie wydana i pokażę Wam pod spodem. Chociaż fabułę też miała fajną, jak ja ją czytałam za pierwszym razem, ale teraz już nie pamiętam, o czym ona jest. No, może spróbuję. Chciałabym w ogóle zacząć czytać książki, które mam i szykuję się do tego. Idź Postaw Wartownika Harper Lee. Ja już przeczytałam Zabić Drozda, więc zobaczyłam tą, to wzięłam. I tutaj mamy te piękne wydanie z serii ekskluzywnej ze świata książki, które dostałam od Madzi i od Wiki Bookie Girls w zeszłym roku na święta. Bardzo dziękuję, dziewczyny. Jeszcze nie przeczytałam, ale będę. Tutaj mam Harry'ego Pottera. Brakuje mi jeszcze kilku tomów. Tutaj mam Rozważną i Romantyczną, którą kupiłam totalnie impulsywnie ponownie, dlatego że wtedy kończył się nakład i ja doszłam do wniosku, że chciałabym. A teraz nie wiem, czy przeczytam. Oczywiście wydawnictwo zrobiło dodruk i ja teraz żałuję w sumie, że ją kupiłam. Gliniany most. Kupiłam kiedyś na Book Depot, Boy and His Dog, At the End of the World, Kończy się świat i zostaje tylko chłopiec z psem i walczą o przetrwanie. Crown of Feathers, fantastyka z feniksami, ale czy ją przeczytam, nie wiem. Lalka, którą kupiłam, bo też myślałam, że przeczytam, guess what, nie przeczytałam. I rzeczy, które spadają z nieba, niestandardowi, opowieści podręcznej Margaret Atwood i Szkarłatna Litera.
którą ja bardzo chciałam przeczytać, ale też widziałam, że Ola książkowy freak ją czytała i Nicola, Dr. Book. I obie mówią, że bardzo się rozczarowało, więc dzięki dziewczyny, na pewno teraz przeczytam. Tutaj książki, które kupiłam niedawno, albo po prostu jakieś takie różne śmiećki, także też już Wam pokażę. Tutaj mamy Życie na fali, Dubliners i James Joyce, Dr. Jekyll i Pan Hyde, Człowiek w poszukiwaniu sensu, Droga McCarthy'ego, mam dwa egzemplarze, zaraz Wam pokażę drugi, ale ten dorwałam i był przepiękny, więc kupiłam, oczywiście Impulsive Shopping, a tutaj jest drugie wydanie. Wiecie, że to jest ten aktor z Władcy Pierścieni? Tutaj mamy Buchałkowa, mój najświeższy nabytek, The Heart of a Dog, prezent, który dostałam od Anitki, moja siostra morduje seryjnie, Perła, którą dorwałam jakiś czas temu na Karbutku i długi czas chciałam ją przeczytać, Hobbit, który miałam przeczytać przed maratonem, Władcy Pierścieni, który miałam z Sophie, nie przeczytałam, ale nadrobię to, bo chcę przeczytać w ogóle całą trylogię Władcy Pierścieni. Kolejny tom dzienników Bridget Jones. Krew, pieniądze, medycyna, tajemnice, czyli reportaż o krwi, ale nie krwi jako, wiecie, z biologicznego punktu widzenia, tylko z tego przemysłowego punktu widzenia. Tutaj książka, którą dorwałam za jakieś śmieszne pieniądze, chyba 50 pi. Jakiś taki thriller tajemniczy. Zobaczymy. Sapiens, jestem w połowie, nie mogę wrócić do tej książki, aczkolwiek zrobiła na mnie ona ogromne wrażenie, bardzo mi się podobała i chciałabym ją przeczytać. Postaram się, ale wiem, że na razie nie jest czas na takie książki. Tutaj mamy One Sary Crossan, czyli nasze polskie Tippi i ja. Robinson Crusoe w przepięknym starym wydaniu, chyba z 56. Tak, z 56. No stare, ja pamiętam, że to była jedna z moich ulubionych lektur w podstawówce. Tutaj mamy Macbetha, Szekspira i Granice Zofii Naukowskiej. Tutaj z tyłu są książki, które są takie maleńkie i po prostu nigdzie mi się nie mieściły. Okej, okay, czyli mamy tak, muszę tutaj na podłodze się glebnąć. Oscar Wilde, taka krótka książeczka, Only Dull People are Brilliant at Breakfast. I no, tu są chyba jakieś takie cytaty, nie wiem. Takie coś. Było to, wzięłam. Tutaj mamy ponownie Oscara Wilda, A Woman of No Importance. Tutaj mamy Zafona i Książę Mgły. The Dutch House. Krótka historia ruchu z wydawnictwa Afera, którą chciałabym przeczytać. Przepiękne wydanie z tego Pingwina i to jest Oliver Twist Dickensa, również bardzo bym chciała przeczytać. Ghostwall, Sary Moss. Ostatnio widziałam, że ktoś bardzo się tą książką rozczarował, więc teraz się obawiam. The Great Gatsby i mamy Virginia Woolf, To the Lighthouse. Piękne jest to wydanie, śliczne, bardzo mi się podoba. Miasto Ślepców. Tutaj mamy Fitzgeralda podobnie, This Side of Paradise, Sense and Sensibility, Jane Austen, Życie warte przeżycia i ostatnia książka to Zbrodnia i Kara Dostojewskiego. No, miałam przeczytać i nie przeczytałam. Standardzik. Przeraża mnie ten mes, który się tutaj zrobił teraz podczas nagrywania, ale okej, damy radę. I tutaj są książki, które mają jakiś tam motyw roślinny, no bo roślinka stoi na nich, prawda, logiczne. Więc chciałam je zachować w takiej zielonej estetyce, w takich kolorach ziemistych. Większej logiki tutaj za tym nie ma. Ale do rzeczy. The Radium Girls, czyli reportaż o kobietach, które pracowały z Radem, jestem była bardzo ciekawa. Tutaj jest Lost Boy, czyli retelling Piotrusia Pana. Napisany został przez Christine Henry, czyli panią, która napisała Alicję i Czerwoną Królową, które zostały niedawno wydane przez Vesper. I tej samej autorki The Mermaid, czyli książka, którą kupiłam, bo bardzo chciałam przeczytać, a w momencie, kiedy ją kupiłam, to już jej nie przeczytałam. Ponownie Impulsive Shopping. Hollywood na Księżycu, czyli w jakiś sposób kontynuacja legendy o samobójstwie, ale po tamtej dawce emocjonalnej boję się nadal przeczytać to.
Ale przeczytam na pewno. I tutaj mam jeszcze Olgę Tokarczuk Bieguń, którą chciałam już przeczytać od dłuższego czasu, ale jak widać oczywiście jeszcze nie przeczytałam. Teraz przejdziemy do tej sekcji z literaturą dziecięcą i młodzieżową. Czyli tak, Ania z Zielonego Wzgórza, Wymarzony dom Ani, Ania ze Złotego Brzegu, Dolina Tęczy, Ania z Szumiących Topoli, mam nadzieję, że nie mylę, Ania na Uniwersytecie, Ania z Avonlea, whoops, i Rilla ze Złotego Brzegu. Tutaj mamy The Night Tiger, czyli książkę tej pani, która napisała The Ghost Bride, i teraz jestem przerażona, żeby to przeczytać, bo tamto mi się bardzo nie podobało, ale to ma bardzo dobre oceny na Goodreads. Tutaj mamy resztę serii Niefortunnych Zdarzeń, którą nadal muszę przeczytać. Tutaj jest seria, czyli Opowieści z Narni, a na dole mamy trylogię Pullmana, Mroczne Materie, chyba, tak to się nazywa. Jedna z ulubionych serii Sofii, którą bardzo pozdrawiam i całuję mocno. Okej, ja nadaję teraz krzesło, więc mam nadzieję tylko, że nie spadnę, bo może być ciekawie. Bazar snów Kinga, no po prostu ładnie wydany, więc wzięłam. Eleanor Oliphant ma się całkiem dobrze. Maszka, jeśli to oglądasz, to bardzo Ci dziękuję za tę książkę, bo właśnie od Maszki ją dostałam i ona czekała na moich regałach z dobre parę lat. I w końcu ją przeczytałam w zeszłym roku i naprawdę gorąco Wam polecam, bo to jest wspaniała książka. To nie jest taka zwykła obyczajówka oklepana, ma świetny wątek romantyczny, bardzo delikatny. Naprawdę wspaniała. Schiza, książka totalnie beznadziejna, tylko trzymam ją czysto z sentymentu, bo był to mój pierwszy egzemplarz recenzencki. Kubuś Puchatek, przepiękne wydanie Ani z Zielonego Wzgórza, fun fact, ja Anię z Zielonego Wzgórza czytałam w podstawówce i mnie się nie podobała, a tutaj mam to ładne wydanie i jeszcze całą serię na dole, ale chcę przeczytać i sprawdzić. Unorthodox, które też chciałabym jakoś wkrótce przeczytać. Opowieść o prawdziwym człowieku, bardzo stara książka, którą przywiozłam z domu. Lot 202 Mroza, nie wiem czy przeczytam Mroza, bo bardzo, bardzo się nie lubimy od pewnego czasu. The Summer of Impossible Things, nie mam pojęcia o czym to jest, była ładna i tania, kupiłam, don't judge me. Alchemik Paulo Coelho, Duma i uprzedzenie. Tutaj mam książkę, którą dostałam za kółko teatralne w liceum, czyli Medytacja nad naturą umysłu Dalaj Lamy. I zaraz Wam, poczekajcie, znajdę tutaj. Okej, to Wam pokażę. Proszę bardzo. Z 2013 roku za aktywny udział w szkolnym życiu scenicznym. Grupa teatralna Marionetka. Ja bardzo miło wspominam te czasy, bo wystawiliśmy Pigmalion i Świętoszka i naprawdę nie mogę uwierzyć, że to już było tak dawno. Dracula, Bram Stokera, którego jeszcze nie czytałam, ale bardzo bym chciała. Co tutaj jest? The Mermaid and Mrs. Hancock. Nie czytałam. Wiem, że to jest w Polsce wydane przez chyba Świat Książki czy Albatrosa. Albatrosa w tej serii butikowej. 5 Feet Apart, którą kupiłam i raczej nie mam zamiaru czytać. Jeju, to jest strasznie, jak książek kupuję. To się musi skończyć, naprawdę. The Secret, The Power, kupiłam, nie czytałam. Tutaj mam Whiteheada, czyli Kolej Podziemną, nie czytałam, miedziaki były ok, ale w sumie koniec końców nie były tak cudowne, jak się spodziewałam. Tutaj mam Mroczną Materię w oryginale, ale raczej się jej pozbędę, bo nie podobało mi się. Tutaj mam Kunderę, Zdradzone Testamenty. Chciałabym się zapoznać w końcu z twórczością Kundery. Madzia ostatnio czytała z Bookie Girls Niewiedzę, bardzo jej się podobała. Słowik Christine Honey, zabieram się za niego, jak pies zajeżdża, nie przeczytałam. Daisy Johnson, Pod powierzchnią, tragiczna książka, Jezus, to było straszne, w sensie, wiecie co, ona dostała chyba Bookera. Tak, najmłodsza finalistka w historii nagrody Bookera, ale najzwyczajniej w świecie, ja podejrzewam, że ja jej nie zrozumiałam i dlatego mi się nie podobała, strasznie ciężko. Ona jest pisana tym strumieniem świadomości o relacji córki i matki, strasznie ciężka rzecz, nie będę robić rereadu, nie. Turbulencje, bo mnie interesują samoloty, miałam też przyjemność lecieć symulatorem.
Wiecie, tym, gdzie piloci się szkolą. Ja uwielbiam gapić się na samoloty, oglądać samoloty. Chciałabym kiedyś też polecieć szybowcem czy czymkolwiek. Chata, którą zaczęłam czytać, ale gdzieś w połowie utknęłam. Nie jestem w stanie przez nią przebrnąć, po prostu ze względu na ładunek emocjonalny, jaki ona ze sobą dla mnie niesie osobiście. Looking for Alaska, bo dużo osób o niej mówiło, że jedna z najlepszych książek Greena, jednak ja się utwierdzam w przekonaniu, że już jej nie przeczytam, bo dla mnie na Greena już jest za późno, zaraz odpadnie mi ręka, już nie czuję. Ponownie Mróz, nieodnaleziona, może przeczytam, bo chciałabym jeszcze mu dać tą szansę. Wiem, że my się nie lubimy, bardzo się między nami popsuło. Muza, Jessie Barton, oczywiście nie przeczytałam. Tutaj mamy też jakąś jedną bardzo ładną książkę, The Book of Longings, bardzo ładnie wydana, nie przeczytałam, czy będę czytać, nie wiem. The Good Night Stories for Rebel Girls, przeglądałam tę książeczkę, jest bardzo ciekawa, tak sobie ją czytałam z doskoku o kobietach różnych z historii. I Midnight Sun, Stephanie Meyer, ten wielki kloc, który jest w moim jesiennym TBR-ze. Nie wiem, czego przeczytam, spróbuję, dam mu szansę, muszę zmienić rękę, on teraz odpadnie. I wiecie co, i zejdę może na ziemię, zanim się wywalę. No dobrze, moi drodzy, więc tak to się prezentuje, tak się prezentują moje stosiki. Mam nadzieję, że jakoś dacie radę z tym chaosem. Ciężko to jest zrobić bez regałów, naprawdę. W każdym razie dziękuję Wam za oglądanie. Koniecznie dajcie mi znać, czy jest jakaś książka tutaj, którą szczególnie byście mi polecali i powinnam ją przeczytać jako pierwszą. No i tak, nie bierzcie ze mnie przykładu, jeśli chodzi właśnie o impulsive shopping. To znaczy, wiecie co, jeśli to Wam sprawia przyjemność, to go for it i enjoy. Ja na pewno chcę troszeczkę już przykrócić te książkowe zakupy, bo to idzie w złą stronę. No i tak jak mówię, ja będę dążyć do takiej biblioteczki, która będzie mnie definiować. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeszcze raz przepraszam za ten chaos, ale dałam radę i jestem z siebie dumna. Zdrętwiała mi ręka, zdrętwiały mi nogi, ale było warto i bardzo się cieszę, że mogłam wreszcie się podzielić tymi książkami razem z Wami. No i to w sumie tyle, słuchajcie. Widzimy się następnym razem. Pa! Łomatko, jakie mi nogi ściepły. No właśnie, wywaliły się książki.